Cześć wszystkim, witajcie na kanale Arturka. Zaczynamy. Dobre Miasto to 10-tysięczna miejscowość leżąca niedaleko Olsztyna. No tak jak mówiłem, Dobre Miasto. Dość ciekawa nazwa, jak na wieś. No ale... Warto tu zajrzeć dla charakterystycznego dla północy kościoła oraz gotyckich zabudowań wspólnoty kolegiackiej. A jak już zajrzeć, to może by coś zjeść. Może nawet w pobliskiej tawernie, zwanej przez właścicieli zakładem. To jest mój zakład, który powstał od 91 roku. Ja jak słyszę słowo zakład, to mi się od razu kojarzy z zakładem pogrzebowym, a nie z restauracją. Do tej pory cały czas pracuję w tym zakładzie. Zakład jest całym naszym życiem. Moim przynajmniej, no bo tak naprawdę wkraczając w dorosłe życie, byłem tutaj. Poważna nazwa, tradycyjna kuchnia i sumienne podejście do prowadzonej działalności. A jednak potrzebna jest pomoc, stąd wizyta Magdy Gessler. Zatem w którym momencie i dlaczego zakład tawerna znalazł się na zakręcie? Głównymi naszymi klientami są ludzie, którzy po prostu przychodzą na tak zwane obiady abonamentowe. Od poniedziałku do piątku, bądź też przez cały tydzień. W tamtym roku było więcej obiadów. Czyli to jest rok 2012, a ta tawerna już wymyśliła subskrypcję. Jest subskrypcja na YouTube, subskrypcja na Spotify'a, Apple i tak dalej, a tu była subskrypcja na tawernę. I obiadów troszeczkę. Po prostu coraz to mi się zdaje, że miasto się robi bardziej biedniejsze. O ile więc wierzyć na słowo, problemy zakładu to nie kwestia smaku. Bardzo smaczne obiady. Dobre. Smaczne. Bardzo. To praktycznie od poniedziałku do piątku jadam codziennie. No i gość teraz się przyznał, że on właśnie jest tym łowcą okazji, który chodzi tylko na najtańsze obiady. Brawo. A tu ładnie, rzeka i baszta. Owszem, ładnie, ale o co chodzi? Oto Iwona, była żona współwłaściciela lokalu, która pracuje w zakładzie tawerna. Przyjechałam pierwszy raz na obóz siatkarski, na pobliskie jezioro i tam tak jakoś poznaliśmy się. Kiedyś to była bardzo wielka miłość, ale każda miłość ma swoje granice wytrzymałości. No właśnie, bo jest jeszcze Mirek, brat Arka, który od 4 lat prowadzi konkurencyjną działalność gastronomiczną w Starym Dworze, niedaleko Dobrego Miasta. Smutno mi z tego powodu, że coś okazało się ważniejsze niż to, co żeśmy tworzyli przez 20 lat. I jest wreszcie Magda Gessler. Ciekawe, czego się spodziewa. Wygląda to na restaurację. No właśnie tak samo myślę, że to nie wygląda w ogóle na restaurację, tylko już to na jakiś zakład pogrzebowy. I taki dość tani zakład pogrzebowy. Dom pogrzebowy. Tawerna trochę nie pasuje, te dwie gałązki, to złoto, tak jakoś dziwnie. Nie wygląda to na knajpę. I drzwi takie... Ale winy? Boże Narodzenie. Wesele. I pocięte lustro. Nic dobrego nie wróży. W sumie to jest mądre. Po co dekorować salę, później ją rozbierać, później znowu dekorować, znowu rozbierać. Jak można raz udekorować i tak zostawić wszystko i mniej roboty będzie. To bardzo proszę, kartę i herbatkę, bo jest zimno jak szpiel. I co? A kim pan jest? Nie no, od razu rękę wysuwa jak do takiego znajomego. Siemano, mordo, jak tam? To jest pana restauracja, tak? To jest mojej mamy i moja. To jest biznes rodzinny. A dlaczego nie ma ludzi? Wszyscy się wystraszyli. Mnie. Tak mi też się wydaje. A nikt nie wie przecież. No, to jest małe miasto i jeżeli nikt nie wie, no to pewnie dzisiaj nie ma klientów. A dlaczego ja tu jestem? Bardzo wiele powodów. Na przykład taki, że moja mama, kobieta, która poświęciła się dla tego zakładu i poświęca się nadal, pomimo tego... Niech pan nie mówi zakładu, bo podobny jest z zewnątrz do pogrzebowego. Po prostu chciałabym, żeby wprowadziła swoje danie. Bo u nas te dania, które są, no to są już sporo czasu. A ja dzisiaj co mam? Lupa wiejska i kurczak? Mogę zaproponować flaki. Flaki firmowe, pieczarki smażone. Tam było napisane ponad 55 dań oni mają w karcie. To jest mega dużo, przecież 55 dań, to jest mega dużo. Ja nie wiem, po co aż tyle dań jest. Ja jestem pewny, że te dania nie są świeże. Błagam tylko, proszę powiedzieć, czy to nie jest mrożone, czy jest świeże. Nie, to nie jest mrożone. Akurat 2 dni przed przyjazdem pani rozmroziliśmy wszystko, żeby było wszystko rozmrożone. Kotlet schabowy. Schabowy, tak? Tak. A może Magda się pyta, czy to jest wszystko zamrożone? Bo ona właśnie chce, że jest cokolwiek zamrożonego, a wszyscy mówią, że nie jest zamrożony. Halo? Karteczka jest na windzie, okej?
czyli? Podać mielony, pieczarka smażona, flaki. Robi się, tak? Robi. No się robi. A kto robi? Mój personel. Moja mama. Moja mama jest na dole. I jeszcze moja, ile osób? Moja pani jedna, mój... Dziwnie to brzmi, jak szef mówi mój personel. Lepiej by zabrzmiało, jakbym powiedział moi koledzy robią, a nie moi pracownicy. Jakoś tak, nie wiem. Nie fajnie to brzmi. Jeden. Znaczy twoja kobieta? Moja pracownica. A żona gdzie? Ale ja nie mam żony. Tak myślałam. Tak? Tak. A dlaczego? Mogę zapytać? Ciekawości. Bo pan jest mamym synkiem. I z czego ona teraz to wzięła, że on jest mamym synkiem? Ona go widzi maksymalnie 5 minut, no 10 maksymalnie. I ona już wnioskuje, że on jest mamym synkiem? Po czym? Nie pomyliła. Chyba nie. Chyba tak. Oj, taki ładny, pan jest taki wygłaskany. Tego praca mi nauczyła, być takim grzecznym do klienta. Kiedyś byłem inny, brat mnie tego nauczył. Mój brat, rodzony. A miał pan kiedyś żonę? Miałem. A gdzie ona jest? Stoi. Moja żona już nie żyje, proszę panią. Niestety. Maria, czemu była? Takie życie. I razem pracujecie dalej? Staramy się jakoś dogadywać ze względu na dzieci. Byliśmy 10 lat małżeństwem. Od 3 lat jesteśmy już po rozwodzie. Nieprzyprawione. W ogóle. Są takie dietetyczne flaki. Ale smakują flakami. Już się wysyłamy, no i co? A właśnie widać, że na kuchni jest starsza pani rządzi tam i gotuje, bo właśnie taki wygląd jest z PRL-u. I to była surówka firmowa, nasza. No, może tak powiem, nie wiem, najlepszego schabowego, najlepiej usmażonego w moim życiu. Chociaż tłuszcz jest kompletnie nieadekwatny, bo gdyby to jeszcze było na smalcu, on jest tak pulchny, tak dobrze uklepany. No a Magda już w swoim życiu dużo schabowej zjadła, więc wie co mówi. A więc szacun do tej pani, że tak fajnie gotuje. Więc ciekawe, w czym jest problem. No chyba w tym wystroju i chyba w Arku. Ale czy może być problem w Arku? Nie wiem. Zaraz się dowiemy. Obłędna. Majstersztyk. Dziwko. Ale prawda. Czemu ona powiedziała dziwko? Czemu ona nas teraz wszystkich zwyzywała? Co jest, Magda? Nie podoba mi się to. W dodatku przy garnkach totalny luz. To miejsce naprawdę jest wyjątkowe. Są pyszne. W ogóle ciekawi mnie to, czy istnieją jeszcze takie restauracje jak ta właśnie, taki wygląd stary i tak dalej. Bo mi się wydaje, że w 2024 roku no to chyba już nie powinno być takie restauracje, chociaż mogę się mylić. A ten mielony? No to... Jest dobry, ale nie rozumiem, dlaczego jest czerwony. Czerwony w sensie? Kroisz mielonego, zawsze jest szary. Rzadko jest taki czerwony. No, ciekawa jestem. Idź do mamy, niech ci wyjaśni. Pani Magda pyta się, dlaczego mięso jest czerwone w środku, a nie na przykład takie beżowe? Na dzisiejszy dzień mięso było kupione, nie było przez nas mielone i tyle. Okej, nie ma problemu. Dzisiaj było kupione gotowe mielone. Trafiony, zatopiony. Proszę pana, maca letra. Nie jest zły, bo twoja mama robi obłędną kuchnię. Poproś mamę. Ale tutaj? Tak, a gdzie? No, przychodzi, mówi, mamo, dawaj, uważaj do windy, bo Magda Gessler cię woła. Przyszedł. Jest mama? Jest. Nic tam, pani Magda chce porozmawiać z mamą. Moja mama. Marianna Wykerska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oj. Ja pani jest wzruszona. Proszę usiąść. I tak pani siedzą, to ja też mogę usiąść. Nie, ty nie możesz usiąść. Musisz tam stać. A tobie nie wolno. Mówiłem, nie wolno, nie. Stać tam i koniec. Nie ma siadania. Myślałem, że to będzie rozmowa. No żartuję, proszę. Nie, ja postoję. Teraz to postoję. Teraz obiad damy siedzą i ja mam takie pytanie. Ten obiad jest pani autorstwa od A do Z? Znaczy pani kieruje kuchnią? Kierowałam do tej pory, teraz nie zawsze, bo jestem czasami chora, ale mam kucharzy wprowadzone tak, że mają mój smak. Jest bardzo smaczna kuchnia. Bardzo się cieszę z tego. Naprawdę czuję się jak w domu, jest naprawdę... No to tak ma być tutaj, w tym miejscu. Arek, czy ja cię zapytałam? Przepraszam. Przestań. Dobrze. Czy dałoby radę na jutro zabrać rodzinę? Proszę. Tu. Niech pani zaprosi syna, co? Okej, ja powiem jak to jest, mogę? Proszę. Dobrze, to jest tak, że działaliśmy razem przez 20 lat. Jestem teraz tak natchniony. Znaczy nakręcony. Nakręcony, bo zmieniło się bardzo wiele w moim życiu. Jestem tak, dostałem... Jesteś zakochany? Bardzo. To po prostu widać, ale... Miałem ten zakład rozbudować.
rozbudować go dalej. Mamy tutaj trochę ziemi. Pokaż mi, gdzie masz tą ziemię. Tutaj kawałeczek, tutaj jest. Tak jak są te ławki, tutaj te drzewo tam. I co chcieliście tam robić? Hotel? Ja chciałem zrobić dodatkowo pokoje, dużą salę jeszcze. Powiedziałam, taką... że hotel. Będzie jutro. Brat czy nie? Nie wiem, nie mogę tego obiecać. A kobieta będzie? Może będzie, jak się dzisiaj z nią spotkam. A gdzie się z nią spotykasz? Tu? Nie, jadę do Olsztyna. Nie przychodzi tu? Pomaga mi. To znaczy przychodzi tu? Nie, przyjeżdża, ona nie przychodzi, bo ona ma swój samochód, kupiłem jej. A co? Jakiś problem do tego masz? Zawodu kim jest? Fryzjerką. Fryzjerką. Bardzo pasuje. Mi bardzo pasuje. Wiem, widzę. Wracając do tej... Tak, do brata. Patrząc na niego, nie wygląda, żeby jego dziewczyna była fryzjerką wcale. Ja, mi się wydaje, że ja bym lepiej go obciął, niż jego żona fryzjerka. Chciał się zająć sam widocznie swoją działalnością. Po prostu robi swoje, a ja robię swoje. Dobra, to będzie tu jutro czy nie? Nie wiem, no zobaczymy. Mama co? Rozdarte serce? A mama pracuje. Tak. Mama ma dobre odpowiedzi. Idziemy z mamą do kuchni. Całe życie jestem wciągnięta w tą kuchnię. Ale pani naprawdę zrobiła mi dzisiaj dużą przyjemność. To było bardzo smaczne. Ja nareszcie jadłam, a nie próbowałam. Naprawdę to jest szacunek, kiedy Magda mówi to nie po kolacji, tylko dopiero przy samym pierwszym przyjeździe. Ona mówi, że to jest mega smaczne i wszystko smakowało. To jest naprawdę pochwała dla kucharza. Oni za bardzo mnie też nie chcą mówić, nie chcą mnie stresować, co między nimi jest. Bo oni wiedzą, że ja sami się zalewam po prostu jako matka. Dzień dobry, Magda. Mariusz. Dzień dobry. Wiesia. Fajnie, Wiesiu. Dziękuję bardzo, bo bardzo mi smakowało. Dorota. Cześć, Dorota. Bardzo mi smakowało. Bardzo. To dobrze, cieszymy się bardzo. Z powrotem idziemy na górę do salonu redakcji. Przygotowanie. Przygotowanie. Produktów soku. Przygotowanie. Zapach warzyw, który się osada na ścianach. Podwarzywny na kaflach. To zastałam. Ale jest czysta. Pachnie warzywami. Czyli to jednak nie jest zakład pogrzebowy, tylko ciut trochę, ale restauracja. Nazywa to się tawerna. Mam wrażenie, że jadłam w bardzo smaczne jadłodajni, a oni o tym mówią zakład. O co chodzi? Dowiem się jutro. Tak do końca. W dzień powszedni w tawernie produkcja na całego. Zakład oprócz serwowania obiadów abonamentowych prowadzi także działalność cateringową. Mały obiad z dostawą kosztuje tu 7 zł, duży 10. 7 i 10 zł za obiad. Boże mój, ja bym chciał wrócić do tych czasów, kiedy obiadek jest za 7 zł. Przychodzisz sobie, wystawiasz 7 zł, dostajesz taką dużą michę obiadu, najadasz się, idziesz do domu. Coś pięknego. Zatem nie brakuje, a ich dostawa w takiej okolicy i w taki dzień jak dzisiaj to podwójna przyjemność. Tam no ale te obiady w wiadrach to bardzo dziwnie wyglądają. Nie jedalnie w ogóle. Nie chciałbym jeść z wiadra. No jak podają mi obiad w wiadrze? Nie fajnie, to by musieli przemyśleć. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Fajny kontakt z klientem. Czasami można sobie naprawdę tak od serca porozmawiać i ja to bardzo lubię. Jesteśmy przed tawerną. Czy w zakładzie tawerna zastanę rodzinę? W komplecie? I żywą? Czyżby nowy członek rodziny? Dzień dobry, smacznego. Może szefa poproszę. W ogóle, że była żona nie reaguje na to, jak Arek się spotyka z inną kobietą. Mi się wydaje, że mnie by to chyba bolało. Ja bym chyba nie chciał tak patrzeć na to wszystko. I sam bym chyba się zwolnił z tej pracy. Co z bratem? No nie mogłem się do niego dodzwonić dzisiaj. Nie mógł pan podjechać dzisiaj do brata do domu? Mogłem, ale... Ale on co? On by nie przyjechał. Ale mógł pan z nim porozmawiać? No, oczywiście, że tak. Ale nie porozmawiał pan. Co takiego między nimi się wydarzyło? Że ona nie chce spróbować do niego zadzwonić, a nie przyjechać. Coś grubego chyba musiało się wydarzyć. Porozmawiałem po prostu... Znaczy, porozmawiał pan, czy nie porozmawiał pan? Nie rozmawiałem z nim. Nie bardzo rozumiem, o co chodzi.
Ty mnie sprowadziłeś po to, że tamto jest tak, że jest jakby bardziej uczęszczane i znane jest, od twojego? Jest coś takiego, że poszła nawet kiedyś tak, że tu jest ciasno, nie? Że ciasno jest. No na wesele jest ciasno. No, ale są jeszcze jakieś mniejsze wesela. Ludzie go bardziej lubią niż ciebie? Nie, nie. To nie chodzi o to, że bardziej. Tam jest ustronne bardziej miejsce, może na uboczu. Arek, nie ściemniej, proszę cię. Z jakiegoś powodu nas tu poprosiłeś i to jest konkurencja. Ale to ja tego tak nie odbieram, mówię pani, że nie. No chyba trochę odbierasz tak, no bo mówisz, że on ci zabrał wszystkie wesela. Ale to nie chodzi o to, że ja muszę pokazać ten obiekt, żeby się zastanowić, co mam z tym zrobić i jak to się ma do tego obiektu. Właśnie, i to... Jak ustawić ten obiekt, to wychodzi żeby teraz, nie było między wami konkurencji. Ale wychodzi, tak. Chcesz, żeby temu zaradzić? Jakiego strasznie jest. No właśnie, chciałbym wiedzieć, o co chodzi. Jak ja zobaczę to miejsce... Ale to nie rozwiąże problemu typu, o co mu chodzi. Właśnie mi się wydaje, że Magda ma rację, że wy jesteście pokuseni o to, że wy prowadzicie tą samą gastronomię. Czyli on robi wesela i ty robisz wesela. I ktoś komuś zabiera wszystkie wesela. I Magda chce zrobić tak, żebyś ty na przykład nie miał tych wesel i żeby brat się nie kłócił. Ubieraj się. Wiesz, dlaczego od 3 miesięcy się nie odzywa do ciebie? Po jakiej sytuacji? Po takiej, że zamówił sobie któregoś dnia tutaj stolik dla swoich jakichś tam gości? I chciał zapłacić. Chciał zapłacić, tak. A mnie to oburzyło. On do brata chce przyjść zapłacić za obiad. Ale jak zareagowałeś? Nie, mi się wydaje, że o to na pewno się nie pokłócili, no bo to jest bardzo głupia wymówka. Ja zadzwoniłem do niego i się pytam... A to się załatwia takie sprawy przez telefon? No ale to, tak, to było taki sponton. Takie spontony kosztują człowieka bardzo wiele w życiu. Powiedz mi tak szczerze, czemu on nie odbiera telefonów ode mnie? Arkowi za to udaje się dodzwonić do bratowej. Wiesz, to jest tak, że pani Magda chciała tylko po prostu usłyszeć dwie strony i to wszystko. Pomysł, żeby walczyć o taką rozmowę wcześniej? Może po prostu nie chciało i tyle. Tak mi się wydaje, że... A można było mu lepiej, bo obok niego jest matka, która go wspiera i miała w dupie brata. Ten ciężar na mnie musiałby spoczywać, bo zawsze ja to robiłem, bo zawsze ja byłem ten pierwszy. Ile ze sobą nie rozmawiacie? To nieistotne, to... Znaczy ja nawet oni to mi nie przyznaje, bo oni wiedzą, jak ja jestem. Ja jestem ze wszystkimi dziećmi. Jako matka to mnie wszystkich jest szkoda. Czy ty wybierasz, czego mi nie pokazujesz? Mój brat dzwoni. No cześć. Ja to tak odbieram, że to po tamtym telefonie przestałeś się do mnie odzywać. Dla Iwony przekazałeś, że wpadniesz później, rozliczysz jakiś tam obiad czy coś. Zostaw. Przepraszam, mogę z bratem porozmawiać? 3 miesiące z nim nie rozmawiałem. Ja cię kręcę, Arek. Ja bym się zatrzymał teraz, bym powiedział, Arek, wychodź. My zjedziemy dalej, a ty gadaj z bratem ile chcesz. Z nim o pogodzie nawet pogadać, ale chcę z nim pogadać chwilę. Z bratem 3 miesiące nie rozmawiałem. Mogę? Normalnie? Dziękuję. Pojedziemy do zajazdu, lepiej do zajazdu, bo pani Magda chce to zobaczyć od środka. Zapraszam na kawę. Bardzo miło. Pani Magda się cieszy, że zaprosiłeś ją na kawę. Dobra, jesteśmy jutro. On mi... Ty się na mnie nie wydzieraj. Nie wydzieram się, pani Magda. Arek, ty musisz panować nad sobą. Arek jest debilem, przepraszam, no ale jest debilem. No jak on się tak zachowuje, nagle tutaj gada przez telefon, tu zaczyna krzyczeć na Magdę, tu zaczyna gadać. To jest słabe. Muszę je zapytać, jak się... Umówić za jakąś niecałą godzinę. Ja zadzwonię do ciebie w pizzerii. W pizzerni? W Dobrym Mieście? No chyba nie ma innej, tak? Nie, w Dobrym Mieście niestety nie ma, więc pojedziemy na Dobrą Wieś. No co się na mnie patrzysz? No nie, no patrzę. Dziwię. Czemu nie odejdzie od tego wszystkiego, nie zapomnie, to jest straszny sen. Ja się też dziwię. Dlaczego są takie kłopoty? Jeżeli chcesz dobrze dla dzieci, to możesz pogadać z dziećmi i powiedzieć, że no przepraszam, taka sytuacja się wydarzyła, ale z ojcem będziesz się widzieć, kiedy chcesz. Chcesz po szkole, idziesz po szkole się z nim spotykać. Chcesz weekendy, idziesz w weekendy się spotykać. Po prostu im nie zabraniasz, dziecko zrozumie, to jest dorosłe dziecko i nie będzie ci robił żadnych fuchów, jak przynajmniej mi się wydaje. Ale ty mi nie chcesz pomóc, bo nie chcesz mi nic powiedzieć. No ja sobie nie chcę zaszkodzić. Dobra. Czyli jakiś tam jest problem głębiej. Skoro ona mówi, że nie chce sobie zaszkodzić. Czyli Arek nie jest taki biały i fajny. Tymczasem do pizzerii przybywają Ania i Arek. To wszystko, co się dzieje w ciągu tych 2 dni, jest tak gdzieś negatywne. To w ogóle dopiero teraz założyłem. To jest jakaś inna pizzeria, a wygląda tak samo jak tawerna. Czy w tej dobrej wsi wszystko wygląda tak samo? Wszystkie restauracje na jedno oko? To na swój sposób. Bardzo to przeżywa i cierpi. Twoja mama cierpi z powodu tego, że ty się pokłóciłeś z bratem. Ty cierpisz, że brat cię nie akceptuje i że nie możecie się dogadać.
Wydaje mi się, że twoja była żona jest zasznurowana kompletnie, dlatego że ma taką, a nie inną sytuację. Do tego wszystkiego to wszystko oglądają twoje dzieci, bo są non-stop w restauracji. Przychodzi nowa kobieta, która też na to patrzy. Może sobie pójść gdzie indziej do pracy. W dobrym mieście. Gdziekolwiek. Ty żartujesz. Ja jej nie zmuszam do pracy w moim przypadku. Ty Iwony nie zapytałeś, czy jej jest okej z taką sytuacją. A miasto, które patrzy z zewnątrz i ja, w momencie, kiedy wiedziałam, jaka jest sytuacja, że jest twoja żona i Ania, no powiem ci, że mi było ciężko tam wyjść. Dlaczego doprowadzasz do takich sytuacji, które są ekstremalne? Myślę, że ona też się, może się czuje, że dobrze i mi się wydaje, że nie. Ja bym zrobiła wszystko, żeby nie pracować z moim byłym mężem, żeby w ogóle nie mieć kontaktu prywatnego. Wiesz co, pamiętaj... Właśnie o tym mówi. Ja nie wiem, dlaczego ona cały czas tam siedzi. Dla mnie też to jest chora sytuacja. Ja... Nie, to jest nieporadność kobiety. Ale rozumiem, że ona może myśleć, że w momencie, kiedy ona nie będzie mu posłuszna, on przestanie dbać o dzieci i o nią, tak? Niestety, ale będę musiał jej podziękować. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo pani zaprzecza wszystkiemu. Wszystkim prawom. Jakim prawom? Temu, że mogą się dziewczyny ale pogadać. Czy pan mnie szantażuje w tej chwili? Nie, ja po prostu wyciągam wnioski. To po prostu jest bardzo trudna sytuacja i niewiele osób to rozumie. Ja jestem osobą bardzo postępową i wszystko rozumiem, ale to przez te dwa dni wyglądało dziwnie. W ogóle ciekawe, jak się potoczyły losy tych wszystkich osób, które teraz widzimy tutaj. Czy nawet ta knajpa istnieje, jak tam była jego żona, jak tam Arek w ogóle, jak tam wszystko, jak to wygląda. Jestem w Starym Dworze, miejscu, gdzie mam się spotkać z bratem Arek. Dobre miasto, Stary Dwór. Co to w ogóle są za nazwy takie dziwne, ciekawe? Jaka będzie jego wersja zdarzeń rodzinnych? Dobra, jak było, powiedz. Jak to się stało, że ty zdecydowałeś, że chcesz mieć jednak coś swojego? No, po prostu pracowałem. A jak widziałem, jak ktoś nie pracował, to mnie nerwy brały. Rozumiesz, znaczy widziałeś, że twoje pieniądze idą w przestrzeń, tak? No i teraz patrząc na niego, widać, że on jest jakiś poddenerwowany, a się cały trzęsie. Co jest w tej rodzinie takiego, że każdy jest tak poddenerwowany? Mam 3 synów, żonę, ja chcę robić dla siebie. I 3 lata temu podjąłem decyzję, że powoli będę się oddzielał. Arek nie bardzo chciał, żebyście się rozdzielili, tak? Tak. Znaczy Arek chciał mieć w tym też udział, tak? A mi się wydaje, że Arek czuł, że nie da rady sam tego wszystkiego ciągnąć, dlatego zaczął się obrażać na swojego brata. Dużo roboty i mamy co robić, bo z tej szkoły, z której idzie catering, jest obsługiwany 15 szkół. 2 przedszkola. Brawo. I to ja robię. To jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo posiłków dziennie. Bo my robimy 3 szkoły i to jest mega dużo już, a on robi 15 szkół. I to jest mega dużo roboty. To rozumiem, że jutro będziesz na moim obiedzie. To jest mój obiad, ja go wydaję. Postaram się. Nie obiecaj mi, Mirek. Jak przekonam swoją żonę. Przekonasz. Mam pomysł na tawernę. Jest to restauracja bez charakteru, bez żadnej magii. I z tego miejsca chcę zrobić coś nadzwyczajnego. Tawerna się będzie nazywać U Nervusa Arka. Ja przemyślałam to, co tu może być, jakie są wasze możliwości. Arek, jako główny zarządzający swoim przedsiębiorstwem, powinieneś bardzo mocno wejść w kontakty, żeby osiągnąć jak najwięcej cateringów, produkować kuchnię na wynos i tym zarabiać duże pieniądze. Czyli Magda, 15 minut temu pytała się Arka, co robi jego brat, żeby robić cokolwiek innego. A teraz nam mówi, że robi to dokładnie to samo, co jego brat? Marek, gdybyś ty miał wytypować kogoś, kto by się zajmował salą z taką ludzką opiekuńczością, czy jest jakaś osoba tutaj poza Arkiem, która by to mogła zrobić? Poza Arkiem, to bym wskazał na Iwonę. Jak gości obsługuje, to jak chwalą czy nie chwalą? Chwalą. Dobrze. Ale ja wątpię, że Arek na to się zgodzi, żeby Iwona była tutaj menadżerem w tym zakładzie. Oj nie, to nie ta osoba. Że to ja... uśmiechnięta jest zawsze do klienta. Iwona jest osobą, która tak mnie obsługuje, że jej nie czuję, a czuję, że jestem obsłużona. I dla mnie obsługa powinna być taka, że nie powinna być zauważalna w taki sensie, że nie powinna molestować gościa. A ciebie mam po prostu uszami, noczami, wchodzisz mi od głowy, po prostu jest pani, ciebie pełno. Arek jesteś bardzo intensywny. Ja chciałabym, żeby to funkcjonowało jako restauracja, która ma duży ruch. Tylko żeby tak codziennie były obiady jak dotąd i jakieś dania takie, którego będziecie... Też taki miałem zamysł.
Nawet teraz, on już miał taki zamysł. On już wiedział wszystko. To po co ty wołałaś Magdę Gessler tutaj, żeby na to przyjechała? Przecież ty wszystko wiesz, ty jesteś najlepszy. Ja się nie dziwię, że Mirek się pokłócił z nim. On ma teraz lżej, gościu. Tak. Zabije się. Ale proszę mówić. Po tym bym wstał, powiedział: dobra, Arek, dziękuję, trzymaj się, miłego, ja idę. To się będzie nazywała restauracja bar familijny. Czyli znaczy, że my lubimy, kochamy rodziny, dlatego mogą chodzić tutaj twoje dzieci, dlatego że tu jest atmosfera domu, rodziny. Tu będzie tak. Tak, Arek kocha rodziny, tylko obce. Ja bardzo was proszę, żebyśmy wszyscy wstali i żebyśmy to wszystko stąd wynieśli, dobrze? O, mama nosi najcięższe, bardzo mądrze. Tak, tak, tak. Zabierajcie obrusy, wszystko. Marysiu, my powoli idziemy na kuchnię, a dziewczyny niech to składają. My idziemy na dół. Bierzemy cztery kostki i klarujemy, dobrze? Masło się klaruje, żeby podwyższyć jego temperaturę, smażenie. I oddzielić tłuszcz od tego, co zawiera jakby resztki mleka. W momencie, kiedy się je oddziela, mamy czyste masło, które ma podwyższoną temperaturę, która nie szkodzi. Już masz, dobrze, super. I ktoś, niech, któraś z pań niech obiera dymkę. Śliwki trzeba na pół. Na pół, dobra. Tak. Kuchnia, jak wiadomo, świetnie daje radę. Dlatego pracować można nad czymś ekstra. Mamy śliwki. Ile tych śliwek? Jest. Ale ile śliwek mamy? 10 kilo? To masz wszystkie 10 kilo wyjąć pastkę. No to już kilogram mam. Albo pół. Bardzo się proszę, wszystkie śliwki obierz. Trzeba je wytytłać cynamonem i cukrem pudra. Nie wiem, co to jest za przepis. Po prostu zrób to, co ci mówi Magda Gessler i zamknij się już w końcu. Poproszę cebulkę, dymkę. 1121. Arek, ty drylujesz śliwki, nie Mariusz, dobrze? Ja dzisiaj rozkazuję w kuchni i ty robisz co innego. Arek! Chodź, jeszcze 500 dla ciebie zostało. Ja cię proszę, żebyś drylował śliwki, a ty powiedziałeś Mariuszowi, żeby drylował. Czemu? Dlatego, że moje miejsce jest na sali. Nie. Tak. Ciężki z tego gościa ty, naprawdę ciężki. Nie chciałbym mieć takiego partnera w związku w ogóle. Albo w rodzinie, albo obok siebie. Nie, to jest... Mogę się zabijeć? Pestek trochę jest, jeszcze wieśkę trzeba tu zarezerwować. Nie, ja mam to sam robić. O, to czemu ja ci pomogę? Dlatego, że... Przepraszam, Arek, chodź na chwilkę. Gdzie? Do mnie chodź. Nie, ja ten, ja obieram śliwki, robaczywki. Ale ty mi wydajesz polecenie służbowe, czy prywatne? Prywatne. A, no to prywatne, oczywiście. Prywatne ważniejsze niż służbowe. Co? Proszę cię, przestań. Niosę garnek, Ale proszę cię, przestań. Tego nie zrobiłem. Uspokój się, słyszysz? Arek, wiesz, że ja chcę na ciebie dobrze? Oni myślą, że jeżeli się schowają gdziekolwiek tam za ścianą, to, że tutaj mają mikroport, to nie, w ogóle to nie znaczy nic, nie? I oni nie wiedzą o tym, że teraz wszystko nagrywane jest? I że to wszystko, co oni mówią, to wszystko idzie do tego mikroportu? Ale czy ty nie słyszysz, co ja mówię? Nie chodzę. Posłuchaj to, co ona mówi, dobrze? Proszę cię, nie komentuj tego, co ona mówi, tylko wykonuj to, co ona mówi. Proszę cię. Tak? Obiecujesz? Obiecuję. Obiecujesz, tak. Arek, 5 minut później. Magda Gessler, ty nie masz racji. Wyjdź z tej kuchni, ja tu rządzę, a nie ty. Bardzo ważna rzecz, nie dodajemy pieprzu, nie dodajemy, broni Panie Boże, ziela angielskiego, ani liścia laurowego. Po to, żeby to pachniało cielęciną, a nie pieczenią wołową. Arek już naprawdę sam na placu boju. My cielęciny niczym nie solimy, żeby ona mogła bardzo być miękka, rozpływająca się w ustach, żebyśmy mogli ją jeść łyżką. Arek, mi się wydaje, że już w ogóle do końca odcinka się nie odezwie teraz, bo będzie na cały świat obrażony. W efekcie zakład Tawerna zamienia się w rodzinny bar familijny. Generalnie ten szyld wygląda tragicznie. Nie wiem, kto wymyślał design tego wszystkiego, ale Magda, jeden z najgorszych twoich designów, który wymyśliłaś. Wow! Ale ładnie.
No, mój pomysł na wazę okazał się absolutnie rodzinny. Jest cudownie, ryby pływają we wszystkie kierunki, żadna do dołu. Czyli tam, gdzie ryby, tam ich szczęście i tego im życzę. I teraz idę do kuchni. Ta smażka drugiego stopnia, rzadko używana, ale przy tradycyjnych polskich potrawach. Kiełbasa w tradycyjnym szarym polskim sosie z karmelem. To jest to. Czuć w powietrzu, będzie pyszne. Niejako na deser w barze familijnym, aby wspomóc brata, pojawia się także Mirek. Będziecie promować z jednego garka wspólnego waszą białą kiełbasę? Ja bym się bał ich razem gdziekolwiek wypuszczać, naprawdę. Bo może być taka szansa, że Arek tylko sam wróci. Tą kiełbasę trzeba będzie wziąć deskę i nóż i kroić i dać każdemu? Idź pierwszy, idź. Z bratem zawsze się można pokłócić, ale później wszystko może dojść do porozumienia po jakimś czasie, tak? To się zgadzam. Ja z swoim bratem mogę się bić, wyzywać, ale w końcu wszystko ok, podamy sobie rękę i idziemy dalej. Ina stanęła na chwilę, ale ona po prostu dostała kopa i ruszyła dalej. Jak zwał, tak zwał. Ważne, że zamiast konkurować, bracia zaczynają współpracować. Chcieliśmy pana tutaj poczęstować białą kiełbaską i zaprosić do nas, do nowo otwartego baru familijnego przy ulicy Łużyckiej 22. Proszę, chlebek. Zapraszamy serdecznie. Ja bym na miejscu tego pana zabrałbym tą całą deskę i bym podziękował panu. Zamknąłbym okno, odpaliłbym samochód i bym gdzieś pojechał. I w ogóle co tam z tyłu jest napisanego, że kosztuje 29 groszy? Co to takiego może być za 29 groszy? Napiszcie mi w komentarzach, co to mogło być w 2012 roku za 29 groszy. Domeną naszą będą obiady domowe z rodziną, ze znajomymi. To wspaniale, przyjdziemy na to. Zapraszamy sobie. A jeżeli ja nie mam ani znajomych, ani rodziny, to co? Co wtedy? Nie mam wtedy tam wstępu do tej restauracji? Takie nie do końca to jest przemyślane, proszę pana. Paru familijnego. Poczęstować białą kiełbaską na obiady domowe. Serdecznie zapraszamy i smacznego życzymy. A właśnie, jeżeli ktoś w ogóle nie ma domu, to skąd ma wiedzieć, jak smakują obiady domowe? Dawny zakład Tawerna jest już po metamorfozie. Zamiast czerwieni teraz dominuje błękit. Samotnemu wcześniej lustru towarzyszą apetyczne grafiki. Także stoły nabrały uroczystego charakteru. Zmieniło się wiele, a przede wszystkim zapanował prawdziwie rodzinny klimat. Nie no, wiadomo, że ten wystrój jest lepszy, no ale nie oszukujmy się. Ten poprzedni wystrój był taki, że jeżeli by tam było można nastrać na samym środku, to i tak to by lepiej wyglądało niż to, co było kiedyś. Gości naprawdę nie brakuje. No, dobrze. Bardzo proszę. Mogę prosić, po prostu fantastycznie. Także dziękuję. Taka kobieta jak ty się zadowoli. Rzadko zdarza. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wam bardzo. Ja życzę smacznego, zabierajcie się do jedzenia, bo inaczej mi będzie smutno. W kuchni niezmiennie króluje mama. Stefan, mam nadzieję, że wy to oglądacie. Weźcie kiedykolwiek, jeżeli będziecie w Poznaniu, zaproście mnie na taką kolację. Chcę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dobrze? Paki były rewelacyjne. Odpowiednio doprawione, prawie jak u mojej mamy. To jest taki typowy szary polski. Mogę pani nałożyć? Słuchajcie, no. Masa rozpływała się po prostu w usta. Dobra energia, dobrzy mieszczanie, którzy pomogą stworzyć tej rodzinie prawdziwy bar familijny. A jak będzie za jakiś czas? Czy to przetrwa? Zobaczę. Mnie bardziej zastanawia, czy jak Magda wróci, czy Arek i Mirek jeszcze będą razem i czy ktokolwiek z nich jeszcze przeżyje tą przyjaźń. 3 miesiące, to chyba jest najdłuższy czas, po którym Magda wracała do jakiejkolwiek restauracji. 3 miesiące, masakra. Co ona takiego robiła, że nie miała czasu, żeby wrócić? Dobre miasto. Czy w dobrym mieście zastanę dobrą sytuację rodzinną? Bo tą, którą zostawiłam, była niepewna. Była pełna znaków zapytania. Jedzenie było pyszne. Czy coś więcej się rozwiązało? Ale wszyscy jesteśmy brane, bo jakbyśmy to miały obsługiwać, tak? Dobry. Ja bym chciała tak. Biała kiełbasa, cielęcina. Czemu tam przy daniu było napisane 401? Czy oni chcą powiedzieć, że w
tej karcie jest 401 dań? Flaki. W ogóle jaką młody fryzurę miał, popularną w tych czasach, modną, też podobno miałem. Gdzie tutaj miałem wszystko na łyso miałem, a tu miałem taką kitę tak dotąd i aż dotąd miałem włosy. To kiedyś były fryzury. Pikantne, trochę pieprzone, ale są bardzo porządne i dobre. Bardzo pyszne. Mam zamiar wyjechać. A może poprosimy twojego byłego męża, co on na to? Ja może podam co pani na to, tak? Tak zrobimy. O, czyli tak jak było, tak jest. Arek nigdy się nie zmieni, niestety. I mi się wydaje, że z Mirkiem nadal są pokłóceni. Ciężko jako ma. Widzę, za co? To ja nie powinnam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To trochę ironia ta nazwa, bo akceptuję, lubię i chciałabym, żeby było takie w wielu, wielu miejscach. I w domach, i w restauracjach. Bar familijny. No zobaczymy, co z tego, z tej familii zostało. Op, zamknięty na stałe. No w sumie można było się tego spodziewać. Opinie też nie są fajne, no ale okej. Bar familijny niestety już został bez rodziny. Dziękuję wszystkim, że byliście ze mną przez tą całą godzinę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał. Obejrzyjcie tutaj. Zostawiam link kanapowczynie. To jest naprawdę bardzo fajny program, który na pewno wam się spodoba. A my widzimy się z wami wkrótce. Dzięki. Cześć.